Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Porady komputerowe na Facebooku. Po prostu zamazałem imię i nazwisko tego pana, także jego zdjęcie, żeby po prostu nikt się z niego nie śmiał. Ale o co chodzi? Cześć, potrzebna pomoc. Jak oddzielić procesor od radiatora? Wdzięczny. Powiem tak, mi się bardzo wydaje, że albo to zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, albo coś jest tu nie tak, bo raczej powinna treść być następująca. Cześć, witam wszystkich, potrzebna jest mi pomoc. Jak mogę oddzielić procesor od radiatora? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. A nie w ten sposób, jak to jest napisane. No i poczekajcie, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tutaj na pewno AMD Athlon pierwszej generacji, albo Semprom, albo... Jest to Athlon drugiej generacji z APU albo bez APU, bo po pierwsze widzimy stary radiator AMD pierwszej generacji, jakie AMD miało na sokiet. Cholera, nie pamiętam, jak ten pierwszy sokiet był, 2001 do 2005 chyba to było. No ale dobra, nieważne. No i co widzimy? Nawalone kupa pasty termoprzewodzącej na procesor, aż wykipiało. Do tego pokrzywione piny na procesorze. Przechodząc dalej, no zobaczcie, jak to wygląda. No i o co chodzi tutaj? Jak oddzielić procesor od radiatora? No to kurde, powiem wam tyle. Na YouTubie zwłaszcza istnieje kupa filmów instruktażowych, jak zdjąć chłodzenie z procesora AMD. Gdy wyłączamy komputer, zdejmujemy boczne panele obudowy, ściągamy, jak to się mówi, zabezpieczenie, które dociska radiator do procesora. Ściągamy, czyli je po prostu odczepiamy z bolców mocujących do płyty głównej. I delikatnie poruszamy tym radiatorem na boki, żeby zmniejszyć napięcie powierzchniowe pomiędzy radiatorem, pastą termoprzewodzącą, a procesorem. Jest kupa tego typu filmów. Ja na swoim kanale też mam filmy, jak ściągam wielokrotnie takie chłodzenia i Intela i AMD, jak je montuję, jak nakładam pastę. Ja nie wiem, czego tu po prostu nie rozumieć. A po prostu gościu chyba był niedoinformowany i po prostu ściągnął i tyle. Po prostu ostatnio, słuchajcie, robiłem film na temat idiotów i kretynów i pseudo fachowców komputerowych, którzy działają na tej grupie. Tak, to jest grupa porady komputerowe na Facebooku. I po prostu na tej grupie działają ci pseudo fachowcy, ludzie, którzy rzekomo mają wiedzę, którą rozwiążą każdy wasz problem, tylko u nich często rozwiązanie takiego problemu trwa 2-5 dni. A po prostu ci ludzie po prostu żerują na naiwności ludzi. Często na tej grupie czytam, że jakaś dziewczyna albo chłopak się pyta: no słuchajcie, jaki laptop do takiej i takiej ceny? Będę grał na laptopie, jaki laptop? Dobry laptop do gier zaczyna się od 9000 w górę. Bo to za 4-5 tysięcy to są nędzne imitacje laptopy do gier. Od 9000 to laptopy już są przygotowane do grania. One mają już zrobioną odpowiednią sekcję zasilania, chłodzenie. I ta budowa tej płyty głównej, tej karty graficznej ogólnie już jest przygotowana na tak ogromne temperatury. W laptopie na przykład za 5000, czy 4, czy 3000 to możecie sobie pomarzyć. To będzie wam działać, to będzie tak dalej, ale to nie będzie to samo. Po kilku latach zaobserwujecie trotlingi, wypaczanie się karty graficznej albo płyty głównej, bo będą strzelały MOSFETy albo inne tego typu rzeczy. Po prostu to nie są komponenty do tak ogromnych temperatur i obciążeń. Chcecie grać na laptopie, to kupcie laptop za dychę, bo wtedy będziecie wiedzieli, że to będzie wam działać jak należy. A tutaj to po prostu musiałem zrobić tego rzut ekranu, bo normalnie się mało nie... ze śmiechu. Coś takiego to każdy mógł jako pierwszy raz zrobić. Mi się coś takiego kiedyś zdarzyło, ale wtedy to ja byłem niedoświadczonym użytkownikiem i tyle. No.
To jeszcze było jak miałem zajęcia z informatyki w szkole, więc co innego. Ale teraz to ja robię takie komputery, że tutaj nie mogę się pomylić. Ostatnio koledze składałem na jego prywatne zamówienie, gdzie pojechaliśmy we dwóch do X-komu do Warszawy i robiliśmy zakupy. To złożyłem mu komputer za 17 tysięcy złotych i składaliśmy go we dwóch. Najgorszą operacją było montowanie Threadrippera 16-rdzeniowego w soket. To było najgorsze. Mi to zajęło pół godziny. Teraz ktoś powie, hehehe, pół godziny, a ja to montuję w 5 sekund. Słuchajcie, jest takie mądre powiedzenie, jak to spierdolicie, to już leżycie. No. Więc nie wnikajcie, ale się udało, komputer działa, jest zainstalowany Linux, komputer ma 128 GB RAM-u. Dysk na system o pojemności 5 TB NVMe. No może 4 TB plus minus, jeśli dokładnie nie pamiętam, i kartę Nvidia 4090. No i nieważne. Ale po prostu powiem wam szczerze, że jak coś takiego widzę na tych poradach komputerowych na Facebooku, to po prostu jadę po ludziach jak tylko fabryka. Dlatego, że to nie są fachowcy. Ci, co tam im odpisują na ich problemy, to nie są fachowcy. To są pierdzieleni idioci i kretyni, którzy siedzą przed klawiaturami, rąbią formułki i na podstawie tych formułek udzielają odpowiedzi. Żeby zdiagnozować dany problem w komputerze, ja muszę mieć twój komputer, żeby to zrobić, a nie, że będę siedział zdalnie i na podstawie twojego opisu to się uda. Tak to nie działa. Tak to nie działa, przyjaciele. Więc nie ufajcie takim grupom na Facebooku jak porady komputerowe albo inne tego typu, bo to nie zawsze działa. Pozdrawiam serdecznie.